zatem będziemy głosować nad projektem w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubuszku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w drugim roku budżetowego. Bardzo proszę pana burmistrza o wyjaśnienie. Proszę państwa, szanowni państwo radni, w budżecie na rok 2012 zaznaczyliśmy środki niewygasające. I środki te niewygasające były przeznaczone na budowę kanalizacji ulica Modrakowa w kwocie 123 tysiące i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lwówek w miejscowości Chmielinko Józefowo. I tu kwota 454 kubły. Jednakże, tak jak już informowałem szanownych radnych, firma, która wykonywała te inwestycje, zgłosiła wniosek o upadłość, jest w procedurze upadłościowej, odstąpiła od wykonania inwestycji i po zasięgnięciu opinii w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Izba Obrachunkowa doradziła nam, że procedowanie takie, że wycofujemy, skracamy okres tej uchwały nie o niewygasających środkach do dnia 2 marca. I z dniem 2 marca, jeżeli te środki wracają z powrotem do budżetu. Następny krok, jaki będzie przed nami, to gdzieś w połowie marca, czy koło 15, bo to zależy od jeszcze procedowania związanego z wyłonieniem wykonawcy. Zwołam nadzwyczajną sesję dotyczącą uchwalenia, wprowadzenia tych środków do budżetu 2012. Otwieram dyskusję. Zabieram tej kwestii głosu. Rozumiem, że jest ta sytuacja czytelna. Panie radco, ma prawo zwołać nadzwyczajną sesję, czy nie? No, na wniosek burmistrza odbywa się ta sesja. No, formalnie zwołuje przejeżdżałem. Drobnym na wniosek. Przyznaję. Tak, na wniosek burmistrza ten ma obowiązek zwołać, ale zwołuje no, formalnie. Panie skarbnik, bardzo proszę o sprecyzowanie tej sytuacji tutaj, która wydaje się dość czytelna. Mamy środki do przeniesienia na niewygasające, po czym będziemy wprowadzać na kolejne sesje po to, żeby można było z tego korzystać, tak? Dziękuję. Kto z państwa radnych za przyjęciem protokołu projektu uchwały w sprawie środków niewygasających? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli jednogłośnie, tak? Została przyjęta jednogłośnie.